Nie, on już, on bierze. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik, cik. Cik, 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 cik. Cik, 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 cik. Dzień dobry. Irena Krzywiecka. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach projektu Laboratorium Przyszłości. Oglądaliśmy performance grupy Laboratorium 13. Zbieżność nazw jest przypadkowa akurat w tym przypadku. Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o temacie, który zatytułowaliśmy Narracje Przyszłości. Pewnie nie będzie tylko o narracjach przyszłości, bo naszą refleksją, naszym założeniem w pewnym sensie było to, że jednak przyszłość w pewien sposób może być kształtowana narracjami już nam znanymi, narracjami pochodzącymi z przeszłości. I tutaj chcielibyśmy zapytać, czy tak rzeczywiście jest, czy jesteśmy w stanie przełamać, zbudować nowe narracje na przyszłość, czy jednak będziemy się karmili i będziemy ciągle rozwijali znane nam już narracje sprzed lat. Nasze zaproszenie przyjęli Michał Zadara, reżyser teatralny, Jacek Szymkiewicz, Budyń, Agata Szczęśniak, która poprowadzi. Widzę, że kontynuujemy w tym nastroju performatywnym, także mam nadzieję, że wieczór będzie się toczył interesująco. Ja, korzystając z tego, że mam w ręku mikrofon, chciałabym Państwa zaprosić na następny tydzień, na spotkanie z Franco Berardi, włoskim filozofem, aktywistą pracującym, koncentrującym się również na tematach roli sztuki w społeczeństwie i możliwości zmiany w społeczeństwie poprzez sztukę. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ten wieczór od początku jest trochę nieoczekiwany. Może ja powiem słowo więcej o naszych gościach, choć być może Państwo ich już dobrze znają. Michał Zadara, jeden z najbardziej zapracowanych reżyserów w Polsce, reżyser teatralny i operowy, również ostatnio działający na polu sztuk wizualnych, między innymi poprzez instalację zrobioną we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. I tuż przed premierą sztuki Jezus Chrystus Zbawiciel. Czyli twórca religijny. Również. Jacek Budyń-Szymkiewicz, kompozytor, gitarzysta, od jakiegoś czasu saksofonista. Od dłużej niż jakiegoś czasu. Związany z grupą Pogodno, a ostatnio wydał też... zawiązał grupę Babu Król, która jest... która zbiera piosenki Edwarda Stachury. No i tak, chciałabym zacząć od takiej kwestii. Mam wrażenie, że jesteśmy w jednym z niewielu miejsc w Polsce, w którym rozmawia się o przyszłości. W
w naszym kraju jest to dość zaskakujący temat. Mam też wrażenie, że temat przyszłości nie był obecny od bardzo dawna. Wiem, Fukuyama, koniec historii, koniec utopii, te wszystkie takie hasła, które się pojawiły po 1989 roku. Chciałabym was zapytać, czy uważacie, że jesteśmy... Rzecz po pierwsze, czy zgadzacie się z taką tezą, że brakowało w naszym kraju, w tej kulturze rozmowy o przyszłości? I czy jesteśmy w takim momencie, kiedy ta rozmowa jest jakoś szczególnie ważna i czy to jest ten moment, który otwiera nas na rozmowę o przyszłości? To znaczy, ja miałem tak, że właściwie nie, ja jestem jak zwykle typowym Polakiem tutaj i nie jestem w stanie, cały czas nie jestem w stanie myśleć o przyszłości w ogóle. I się zgadzam z tobą, że to jest zaskakujący temat na dyskusję i rzeczywiście jestem, jakoś nie umiem w ogóle nawet wyobrazić sobie słownictwa, jakie byśmy mieli dzisiaj użyć, żeby mówić o przyszłości. Też w swojej sztuce ciągle się zajmuję przeszłością i nawet jak robiłem jeden spektakl o przeszłości, który się nazywał Utopia, Utopia będzie zaraz, razem z Jackiem Szymkiewiczem, robiliśmy ten piękny spektakl, to on dotyczył PRL-u i przeszłości. Jako chodziło tam, że schyłek PRL-u był czasem, kiedy się wierzyło, że niedługo coś będzie lepiej i że teraz już tak nie ma, już teraz tak nie wierzymy, że zaraz będzie lepiej. I dlatego chcieliśmy jeszcze raz przeżyć ten piękny czas, kiedy się wierzyło, że za chwilę już coś wspaniałego się stanie i będzie można rzucić więcej gumy Donald niż kiedykolwiek do tej pory i jeździć samochodami z zachodu. To rzeczywiście teraz może jest tak, że nie ma na co czekać. Znaczy, że to cytat z Wyspiańskiego, z Wesela, że dzisiaj nie ma na co czekać, tak mówią, że nie ma czegoś, na co byśmy się cieszyli. Na nowy iPhone na przykład się cieszymy. Hmm. Jacek? Ty jesteś też artystą, który wielokrotnie zajmował się klasykami. Nie mówiliśmy przedtem, że dyskusje nie są po to, żeby tak się mówić, więc... Oczywiście... Pierwszy raz pamiętam jak hasło, że nie ma przyszłości, jak widziałem zdjęcie z jakiegoś koncertu tam Sex Pistols i jakiś No Future. No Future było na skórze napisane. To tak z mojego ogródka od razu kamyczkami rzucam, bo jestem od Big Beatu tutaj, który zauważyłem w mailach nie jest traktowany jako sztuka wyższa, tylko jako rozrywka. Nieprawda, ja się zapytałem, ale nie zadałem to pytanie. Ja wiem, ale nie, z tego powodu ja się czuję też lżejszy. Dlatego mogę się troszeczkę na przykład śmiać i tak nie muszę się tam jakoś tak obciążać tymi nazwiskami na przykład, że w 80-tych latach ktoś napisał książki, w których udowadniał, że już nie ma przyszłości. Nie? Dla mnie zaskakujące jest, że kilka lat temu oglądałem film science fiction i obecnie wydarzają się rzeczy, które widziałem w tym filmie. Ale jakie? Teraz myślę o filmie, który się nazywał Raport Mniejszości. Ale generalnie, teraz na przykład słyszałem, że w Japonii jak wchodzi się do sklepów, to już źrenice są szczytywane i głos z głośniczków mówi: dzień dobry, panie Kowalski, na trzecim piętrze może pan kupić tani krawat. A to było w tym filmie i to, wtedy to był straszny, pachniało Orwellem bardzo mocno, a teraz to już jest rzeczywistość. Więc ten no future obecnie może funkcjonuje na takim poziomie, że my jesteśmy już science fiction w tym momencie i teraz trzeba naprawdę nowego skoku jakościowego, żeby odbić się od... No bo co, no przyjdzie nowy iPhone, który będzie miał hologram, coś tam. Jakby wraz z rozwojem technologii jakby sztuka też troszeczkę się porozjeżdżała i teraz za mną jest ekran, tutaj są kamery. Aparaty są oldschoolowe, wydają fajny dźwięk. Przynajmniej tyle zostało z dawnych lat. Ale ja myślę, że w ogóle jest dziwny ten tutaj wprowadzony ten dyskurs kasy i technologii jako taki właśnie symbol przyszłości. To jest taka przestrzeń przyszłości, więc są media i jest wszystko ładne i bardzo drogi steadicam. I to jakoś ta przyszłość... te lampy takie i to jest, że dużo pieniędzy na to wydali i że są...
fajne gadżety i że to jest takie przyszłościowe. Okej, okay, a ty masz taki inny symbol? Czy... Nie, bo to właśnie to jest ciekawe, bo to ja zacząłem, jak Jacek mówił o tej przyszłości, że może całe nasze pojęcie przyszłości się wiąże z gadżetami. Bo ja na przykład teraz inscenizuję taką sztukę Witkacego z 23 roku, Szalona lokomotywa, w której Witkacy w pewien sposób jakby konstruuje mechanizm sceniczny, który udowadnia, że już jesteśmy cyborgami. To znaczy, że w momencie, już nawet w 23 roku, że w momencie, kiedy siadam za sterami lokomotywy, to już nie jestem ja, tylko jest to ja plus lokomotywa, ja jestem inny. Na przykład katastrofa smoleńska byłaby niemożliwa bez technologii. W tym sensie jest to cyborgowa katastrofa, jest to katastrofa maszyny. Tak, ja kocham tego człowieka, no Witkacy po prostu, naprawdę jeszcze raz Witkacy. No. Ale że to jest jakoś związane z gadżetami, w związku z tym, że teraz gadżety, bo ty też mówisz o przyszłości, mówisz o gadżetach. I że w związku z tym, że te gadżety już tak są w nas, wewnątrz nas i jesteśmy już jakąś amalgamacją przedmiotu i biologii, to może już nam jest trudno wyobrazić sobie przyszłość, bo XIX wieczny dyskurs o przyszłości... Myślisz, że to jest trudność, czy że w ogóle próbujemy? To jest strasznie proste. Znowu sięgnę do muzyki, na której tam co nieco, co prawda, ale co nieco tam cokolwiek. Bardzo dużo muzyki w ostatnich latach powstawało dzięki temu, że istnieją programy do pisania muzyki, że możemy mieć sample, które jakością dźwięku przewyższają możliwość usłyszenia uchem. Czy jest to próbka, czy jest to oryginalny instrument. I jaka jest odpowiedź młodych ludzi? Odpowiedzią młodych ludzi jest nagrywanie na gitarę akustyczną, rozklekotane pianino i kontrabas. Przy pomocy dwóch mikrofonów, zero oszustwa. Czyli powrót. I to jest to słowo, na które tak naprawdę wiedziałem, że i tak się wszyscy skusimy, tylko nie wiadomo, kto powie pierwszy. Nie? No, padło na najładniejszą, więc jakby wiadomo, no, summa summarum, pan Witkacy też się na to chycił, też przeżywał powroty. I myślę, że goniliśmy przez jakiś czas, jakby cywilizacja techniczna odkrywała przed nami nowe możliwości, więc jakby sztuka jakakolwiek bądź dzięki tym nowym technologicznym możliwościom trochę taka była coraz bardziej rozpasana, ale puchła tak naprawdę, bo rzeczy do powiedzenia nie zmieniały się, były cały czas te same. Jakby puchły tylko możliwości do opowiadania. Było coraz grubiej i nagle okazało się, że król jest goły. No ale mi się wydaje, że jednak te tematy właśnie się zmieniają. To znaczy, że Szekspir by nie napisał Szalonej lokomotywy, bo nie miał tej technologii, bo nie był cyborgiem. A Witkacy już był cyborgiem, już rozumiał, że jest cyborgiem i tak samo jak my jesteśmy cyborgami. Że to nie jest tak, że tematy się nie zmieniły, bo się człowiek zmienił i to jakoś istotnie bardzo. Ale Witkacy napisał, bo nie znam sztuki, muszę się teraz zapytać ciebie. Czy on napisał to z punktu, że on się boi tego trochę? Ale też mu się to bardzo podoba. Tak jak Marksowi się podoba nowoczesność i jej się też boi. Witkacy też, jakby w sensie jego kręciło to, że nagle staje się maszyną, tak? To nie jest tak, że jego przeraża to, że człowiek staje się maszyną i nagle jest jakiś tam przepaść pomiędzy mną, żywą małpą, a mną, maszyną, która Nie. No to jest jakiś sposób na nasycenia się nareszcie. W tych potwornych czasach możesz sobie wsiąść na lokomotywę i się nasycić. To jest coś fantastycznego. To też prowadzi do wypadku strasznego i ludzie giną. No ale też przez chwilę możesz się nasycić, przez chwilę możesz przeżyć coś niezwykłego. No ale to jest to pytanie, czy jeżeli sobie wyobrazimy jakąś przyszłość nietechnologiczną, czy nasycenie ze swojej natury, samo nasycenie już, jest bezpośrednio związane z technologią, w sensie z lokomotywą. Czy naturą nasycenia jest lokomotywa? Czy lokomotywa jest tylko jakby narzędziem, w sensie, że jakby to nie chciałbym użyć przykładu, który mi się nasunął, bo on jest dosyć, prawda, muszę szybko wymyślić nowy przykład. Myślę, że to nie jest jakaś forma i treść, że tu nie ma różnicy między formą a treścią, że jest tak, że to nasycenie, które masz dzięki swojemu BMW, to jest coś, co masz tylko dzięki swojemu BMW. To znaczy nie, w ogóle nie było tego rodzaju nasycenia w średniowieczu. Tak myślisz? Czyli gościu, który dostawał od starego ogiera, pięknego... Nie miał tej samej, nie, w ogóle co innego. I dostawał innego. Piękną nową zbroję, kopię, miecz i został pasowany i wsiadał na tego konia okuty w metal. Nie miał tej podjarki, co chłop, który wiesza sobie złoty łańcuch i wsiada do BMW piątki, tak? Tak myślę.
No dobrze, a powiedzcie mi, a w jaki sposób to, że technologie, czyli to, co na razie najbardziej kojarzymy z przyszłością, mówiłeś, że to zmienia jednak. Znaczy, nie, że właśnie, pewnym... że nic nie zmienia tak naprawdę. Czy... Naprawdę. Ja mówię, że zmienia, a on mówi, że ja nic, mówię, nic że nic nie zmienia. Nie pojawiają to, się, że, pojawiają się nowe zachciewajki, natomiast jakby samo zaspokojenie zachciewajki jest to samo. To znaczy, bo tak naprawdę nie chodzi o zaspokojenie zachciewajki, tylko o ten mały moment, kiedy to zaspokojenie przychodzi, człowiek robi... A potem przychodzi taki moment, że kurde, ale mi teraz brakuje tej zachciewajki i zaczyna sobie szukać nowej, żeby znowu mieć podjarkę i potem znowu przez chwilę zrobić... Więc jakby, ale myślę, że tego nie było w czasach przedprzemysłowych. Że w ogóle myślę, że nie, też no, bardzo byłam... jest... Czekamy cały czas zawsze, żebyś się wtrąciła jakoś tak, rozstrzygnęła. Ale dokończ. Nie było w czasach przedprzemysłowych. Zmienił się sposób doświadczania czasu. I to jest jakoś strasznie istotne. I przez to kopia i miecz i szczyt były czym innym niż BMW. Bo... na przykład dzisiaj, kiedy się spóźnia pociąg, to jest coś innego niż jak się spóźniał pociąg 20 lat temu. 20 lat temu, jak się spóźniał pociąg, to szedłeś na kawę i miałeś czas darowany przez technologię i mogłeś przez 2 godziny czytać książkę, rozmawiać, patrzeć się na niebo i tak dalej. Teraz się spóźnia pociąg, no i załatwiam sprawę, od razu dzwonię i jakby dalej funkcjonuje. Jest to zupełnie inne doświadczenie czasu. A z drugiej strony, Michał, mówisz, na nic, nie ma na co czekać, na nic nie czekamy. Czyli ten czas jest jakby w jakimś sensie skończony. Ten czas przyszły, następny jest pusty? No tak się wydaje, że nie czekamy na przyjście Mesjasza i nie czekamy na kapitalizm, bo już jest, a nie na lepszy system. Bo już bo nie, jakoś no teraz, nie wierzymy w lepszy. Naprawdę? Ludzie powoli przeganiają kapitalizm, bo okazuje się, że ma wampirzą postać. No, no. I dużo młodych ludzi zaczytuje się w książkach wydawanych przez na przykład Krytykę Polityczną, gdzie jest udowadniane, jak bardzo wampirzy jest współczesny kapitalizm. No, ale... I chce go przepędzać. Jakby widzi w nim demona i będzie go będzie stosować różne egzorcyzmy. Są ludzie, którzy myślą w kategoriach powrotu do takich plemiennych bardziej organizacji społeczności, że chcą budować domy ze słomy i z gliny, chcą sami produkować narzędzia i maszyny, żeby nie uczestniczyć w systemie korporacyjnym. To wszystko trochę jest powrotem i to wszystko świadczy o tym, że tak naprawdę cywilizacja i technologia nie daje nowego wrażenia, tylko intensyfikuje to wrażenie, że jakby w tym samym odcinku czasu udostępnia ci zamiast 30 doznań, 3000 doznań. Natomiast jakby w skład chemiczny naszej głowy się nie zmienił, więc to, czego doświadczamy w trakcie tych 3000, jest po prostu zmultiplikowaną opcją tego, czego doznawaliśmy w momencie, kiedy mieliśmy tych wrażeń 30. Słuchając muzyki takiej na przykład średniowiecznej, często wpadam w taki dziki zachwyt, jak wyobrażę sobie kogoś, kto umówił się z kimś z drugiego miasta w południe i czeka na środku jakiejś polany i ten ktoś się spóźnia 3 godziny i on wie, że to nie jest problem, bo przecież nie ma telefonu, nie ma, wiecie o co chodzi, on siedzi i skąd taka muzyka wtedy, bo on po prostu siedział, miał 3 godziny czekania i w ogóle się nie denerwował. Dzisiaj 3 godziny czekania, to jest przecież ja przez te 3 godziny mógłbym zrobić to, siam, to tak jak mówiłeś, a ja nie daj Boże jeszcze się prąd skończył w iPhone'ie, w nowym, bo tam się te baterie szybko rozładowywują i nie mam się gdzie doczarżować. No i jest tragedia. Jest tragedia. I wtedy jakby wzrasta nam poziom tak naprawdę stresu, paranoi i wszystkich tych takich napięciowych rzeczy. Ale wydaje mi się, że nie mamy jakiejś wizji, jakby to przezwyciężyć. Bo to, o czym ty mówiłeś, że niektórzy owszem idą pod Lublinem, zakładają chrześcijańskie takie komuny, to jest jakimś nie myśleniem przyszłościowym, tylko myśleniem bardzo reakcyjnym. Bardzo przyszłościowym. Przeszłościowym bardzo. Bardzo przyszłościowym. Właśnie, śledzę bardzo uważnie jedną taką społeczność we Wrocławiu i są bardzo inteligentni i dobrze zorganizowani ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z ekooszołomstwem. Uczą się naprawdę, jak budować domy, jak budować osady, chcą sami konstruować urządzenia i maszyny,
Że w sensie to są po prostu wykształceni ludzie, którzy chcą... Ale ja ich wcale nie chciałam oglądać. W zasadzie różni się od powrotu? Dlaczego? Jest to, według mnie jest to powrót. No więc właśnie, więc mówię, że to jest myślenie reakcyjne, które odtwarza coś, co według nich już bezpowrotnie straciliśmy, ale oni chcą do tego wrócić. Nie budują przyszłości jakiejś nowej, jakościowo nowej. Dobrze mówi Agata. Być może, znaczy do czego zmierzam? Być może to jest sposób na stworzenie czegoś, co jakby wyjdzie poza to zapętlone szaleństwo, w którym teraz stoimy. Bo tak mniej więcej ja postrzegam rzeczywistość taką teraźniejszą. Że trzeba zrobić być może krok do tyłu, żeby wyjść z tego urządzenia, do którego wkłada się chomiczka i on biega, a to się kręci. I chomiczek myśli, że zasuwa do przodu, ale tak naprawdę zasuwa tylko to urządzenie. Ono się kręci w kółko. I teraz być może trzeba chomiczka wyciągnąć z tego i puścić go na trawie. Czy ja gadam już teraz jako oszołom? Nie, Michał, a gdybyś ty miał zrobić właśnie taki krok do tyłu po to, żeby zrobić krok do przodu, to gdzie byś go robił? Gdzie byś szukał takiej szczeliny w przeszłości czy w teraźniejszości? No tak jak Jacek szuka jej właśnie w takich wspólnotach. Nie szukam ich w takich wspólnotach. Widzi? Śledzę je. Lubię sobie patrzeć, co oni tam... No, ale myślisz sobie, że Anusz, jednak się okaże, że szybko trzeba tam przeskoczyć, jak my już zaczniemy tonąć. Co, drzwi nie są mam otwarte. Nic przeciwko wybudowaniu własnej... To jest taki przyjemna rzecz, jak myślę o tym, że mógłbym sam zbudować dom na przykład. Mam 40 lat, zaczyna mnie to kręcić, może trochę późno, ale jest w tym coś miłego. Michał. No ja zbudowałem w ostatnim roku to, o czym już mówiłeś, że stworzyłem takie dzieło sztuki wizualnej, które jest mozaiką z 31 tysięcy kamyków w Warszawie. I to jest jakimś regresem, ale to z kolei wynikało z myślenia takiego, że technika mozaiki, którą widziałem w Grecji, w rzymskich mozaikach z kos, jakoś mi bardzo przypominało technikę współczesną i rozpikselowanie. I jakoś to mi się połączyło w głowie i pomyślałem sobie, ale ciekawe, że używając współczesnego rozpikselowania komputerowego można projektować mozaikę i wykonać coś, co jest bardzo podobne do tego, co wykonywali Rzymianie 3000 czy 2000 lat temu i to jest dla mnie jakoś bardzo inspirujące, ta mieszanka czasu. Okay, ale czy jest o pewnym medium, a teraz, a gdybyś miał powiedzieć o... Tak życiowo? Jakimś rodzaju relacji albo... No na pewno bym wyrzucił telefon. Wspólnoty. Ja myślę, że bym wyrzucił telefon, że to jest coś, co bym zrobił. Ale czy bym wyrzucił wszystkie telefony? Chodzi o zagospodarowanie czasu. To, że właśnie, że mi brakuje tego pustego czasu. Pustego, dlaczego się wahasz, pełnego? Czy wyrzuciłbyś wszystkie telefony? To znaczy zachowałbyś... No w sensie, czy wiedziałbyś, to jest że jednak można zadzwonić, ale do domu, ty nie musisz. Domowy bym wyrzucił, czy bym tylko tę komórkę wyrzucił. Bo jednak, jak ja myślę o takim... Ale to myślę, że to się wiąże z dzieciństwem i nie wiem, czy ten dyskurs że ten dyskurs z przyszłości musi być związany z technologią. Bo na przykład coś, za czym ja tęsknię i na przykład żałuję, że mój syn tego nie będzie miał, jest to, że jak ja miałem... 20 lat na przykład, 19 lat. Byłem na takim rejsie morskim przez 6 tygodni, potem wróciłem, to było w Ameryce, wróciłem na ląd, zadzwoniłem, miałem w kieszeni $200, zadzwoniłem do moich rodziców za darmo z budki telefonicznej, powiedziałem, słuchajcie, jestem już w Nowym Jorku, za 2 tygodnie mam samolot, do tego czasu gdzieś będę się pałętał, nie wiem gdzie. I zawiesiłem telefon i zniknąłem z mapy. Znaczy już nie mogli do mnie odzwonić, nikt nie mógł do mnie odzwonić. Byłem wolnym człowiekiem, mógłbym robić co chciałem. Nikt nie wiedział, gdzie jestem. To jest dzisiaj właściwie niemożliwe bez jakiegoś drastycznego właśnie zerwania więzi i tak dalej. Wtedy to było normalne, no po prostu. Jest możliwe, jeśli wyjedziesz poza granicę naszego zachodniego świata. No ja myślę, że ta sieć już jest wszędzie, jest na Antarktyce też. Do tego, co jakby teraz powiedziałeś... Bo takie gesty, przepraszam, tylko dokończę tą myśl, że te gesty są jakoś tam sztuczne czy jakieś wymuszone. To znaczy, że pewien styl życia, czyli możliwość wyjścia z mapy, czy tak jak ty mówiłeś w średniowieczu, wyjścia poza czas i leżenia na łące, czekania na kolegę z następnego miasta, po prostu już są niemożliwe. Jeżeli chcesz ich doświadczyć, to musisz jakiś radykalny gest dokonać. I gdyby tylko z tego, co powiedziałeś, wyciągnąć określenie tego gestu jako gestu radykalnego. Ja rozumiem, że mówisz to jako człowiek odpowiedzialny, czyli czujesz odpowiedzialność za osoby, które muszą mieć z tobą kontakt. I z tego powodu ten gest jest radykalny. Ale wyobraźmy sobie, że myślisz z perspektywy siebie.
No ale, jeżeli pozwolisz, nie. On jest też radykalny, ponieważ funkcjonuje w pewnym systemie, to znaczy załatwiam sprawę, produkuję spektakle, reżyseruję spektakle, ja jadę na montaż i tak dalej. Okay, i to byłoby radykalne, ponieważ bym już tego nie mógł robić wszystkiego. Jeżeli nagle okazałoby się, bo ja ostatnio spróbowałem, nie było w tym nic radykalnego, zmiana jest naprawdę. No jeżeli, gorąco polecam, naprawdę, nawet na tydzień pozbyć się komóreczki i po tygodniu już w głowie się robią miejsca, o których człowiek myślał, że już ich nie ma. I co ciekawe, te miejsca idealnie od razu wyciągają, machają w stronę właśnie tych rejonów, one są z tych rejonów, z których korzystamy w momencie, kiedy pracujemy jako twórcy, kiedy na przykład spotykamy się z osobami nam bliskimi, że to są tak naprawdę w te rejony, które są odpowiedzialne za bycie kreatywnym, wrażliwym i tak dalej, w to nam się również wpycha obowiązek bycia cały czas na smyczy, obowiązek bycia cały czas na czas z całym jakąś nieskończoną ilością informacji, z których tak naprawdę 2-3% to są informacje, które powinny nas interesować. Cała reszta to są informacje. No, co mnie interesuje, że jakaś pani podwędziła butelki wody tam skądś tam. To był jakiś news. Albo na przykład, że gdzieś wybiegły dziki. A to ja nawet nie mówię o tym, ja nie czytam. No, ludzie, ale spotykam się z ludźmi i ludzie mówią, a ty widziałeś na przykład, że tam kobieta na przykład nakradła butelek wody Zbyszko. Ja tak na niego patrzę, na niego, na nią. No dobrze, ale to tak jak Michał powiedziałeś, że możemy wyrzucić, że chciałbyś wyrzucić telefon. A gdybyśmy pomyśleli o tym, jakie narracje, czy jakie opowieści o nas jako, nie wiem, Polakach, jeszcze, o Europejczykach, czy o ludziach chcielibyśmy wyrzucić. Znaczy jest coś przyszłościowego, o czym myślę. I to właśnie to jest to, o czym mówisz. Że jednak jak myślę sobie o możliwości pracy twórczej w zespole, bo teatr, czyli moją dziedzinę sztuki się robi w zespołach, to jednak marzę o takiej możliwości pracy w zespole, gdzie byłyby niezafałszowane relacje. Bo jest coś takiego, że w instytucjach, które mamy obecnie w Polsce, te relacje są zafałszowane. Relacje między ludźmi są zafałszowane poprzez korupcję, poprzez cynizm. No i to są te dwie duże rzeczy. Poprzez korupcję i cynizm i jakby konieczność dogadywania się z urzędnikami. Czy to jest jakaś też część korupcji i cynizmu równocześnie. I jednak jest coś takiego, że marzę o tym, żeby chociaż w jakiejś mikroskali stworzyć, ale to jest jakieś kapitalistyczne bardzo marzenie, że stworzyć jakąś małą firmę, albo biznes, albo fundację, w której te relacje nie byłyby zafałszowane. To znaczy na przykład, czyli że się nie ma korupcji, by były? No byłyby szczere. Znaczy ja nie, to nie jest jakoś, czy to nie jest żaden mistycyzm. Niezafałszowane to jest bardzo precyzyjne określenie. To jest niezafałszowane to jest bardzo precyzyjne, nie trzeba dookreślać, co znaczy niezafałszowane. Ale można rozwinąć, czyli że nikt nie kradnie, że nie kłamiemy, czy że nikt, no, że nikt nie jest skorumpowany, że nikt nie oszukuje. Czy tak sarkazm dalej, nie jest sposobem na to, żeby ukryć, że się nie ma nic do powiedzenia na przykład? No tak, no jakoś tak. Znaczy to już wkraczasz w jakieś takie mistyczne kategorie. Ja nawet nie chodzi ale o to, wiesz że, dlaczego? Bo że to, co ty nie nazywasz kapitalistycznym, no. To wynika tylko dlatego, że chciałbyś to nazwać firmą. W momencie, kiedy chciałbyś to nazwać po prostu grupą ludzi, okazuje się, że to jest społeczne. Wspólnotą? Wspólnota. No, tak. Rozumiesz? I teraz z tego punktu widzenia ty mówisz, że jestem mistykiem, a siebie określasz jako kapitalistę, ale no naprawdę mimo chciał o tym samym dokładnie. No ale ja jeszcze mówię o ładnym designie, architekturze i ładnie wykonanym kibelku. Kochany, co? No ja masz dokładnie o tym. Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby zorganizować kilka zespołów z taką korporację. Nie korporację, tylko o matko. Jak to jest słowo na chłop, jeden makrowy, sprzedaje te spółdzielnia pracy. No, wystarczy na przykład 10 osób, 10 muzyków, to jest na przykład 3 zespoły i jesteśmy w stanie sami nagrywać płyty, wydawać się, robić, drukować plakaty i coś tam. Ale w ładnym biurze, z ładnym kibelkiem. Ładne biuro, śliczny kibelek, zero zafałszowanych relacji. No.
Bardzo proste zasady, niezafałszowane relacje, wszystko transparentne i za jakieś próby korupcji i tak dalej, bez żadnego obrażania się, ale dziękujemy panu serdecznie, do widzenia. Mhm. Czyli ten świat przyszłości, o którym wy mówicie, jest taki zbudowany na bardzo... Nie, to są bardzo... marzenia, to są marzenia. A dlaczego nie możemy rozmawiać o marzeniach? Jesteśmy w miejscu, w którym wreszcie możemy... Nie, masz rację. Marzyć i wymyśleć. Bo ja myślałem, że tej utopii nie ma, a jednak nie, ja nad tym pracuję i wydaje mi się, że taki krok po kroku to się stwarza. No bo to jakby trzeba, nie wiem jak jest w branży muzycznej, ale w branży teatralnej jest kilka koniecznych takich elementów, że muszą być możliwości prezentacji, muszą być duże pieniądze na produkcję, ale te pieniądze akurat na produkcję są. To dużo instytucji ma pieniądze na to, żeby wyprodukować spektakl, gorzej jest z eksploatacją i tak dalej. Więc to jakoś trzeba wszystko połączyć ze sobą, żeby stworzyć jakąś nową jakość, gdzie i plakat będzie dobry, i właśnie pani koordynatorka albo pan koordynator w biurze nie będzie chamski. I to wszystko jest, jak to jest możliwe. Jak cię słucham, to aż się wzruszam, Michał. I marketing będzie działał, no dobrze, będzie zachęcał widzów do przychodzenia. To już mi jeszcze jeden wymiar wzruszenia, czyli miłość, bo dzisiaj są walentynki, ale nie tylko dlatego, to jest taka jedna z najbardziej... A co, złapmy się za ręce? Porozmawiajmy. No tych narracji o miłości jest ileś w historii, one są takie dość dobrze określone. Miłość średniowieczna, romantyczna i tak dalej. Wydaje się, że one trochę przestały działać. Narracje o miłości przestały działać? Nie. Trochę tak naprawdę... Tydzień temu rozmawiam, jest bardzo kulturalna kolacja, tutaj siedzą panie, tutaj siedzą panowie i jeden pan audiofil zaczyna mówić, że wszystko jest teraz tak skompresowane, ten mastering, ten jeden dźwięk... Jeden pan audiofil, tak? Audiofil, tak. Więc ja mówię, ten mastering taki jest, bo wszystko jest sformatowane, radia nie chcą puszczać nieskompresowanej muzyki, tam jest wszystko, musi być przycięte, tak. Ale z drugiej strony, wiesz, ze względu na tą obrzydliwą kompresję i ten format, jest bardzo dużo ludzi, o których już mówiliśmy, powiedziałem dzisiaj, którzy olewają zupełnie jakby cyfrowy sposób grania muzyki i kompresję jakąkolwiek i biorą instrumenty akustyczne i zaczynają od ulicy, jakby, że to przyczyna i skutek, jest akcja i reakcja, że jakby nie ma co się, jeżeli w jakiś czas temu w Polityce był artykuł, że bardowie się skończyli. No nic lepszego dla bardów się nie mogło wydarzyć. No umarł król, niech żyje król. Jeżeli bardowie naprawdę w końcu odejdą, ci bardowie... to za chwilę okaże się, że młodzi ludzie też chcą siedzieć z gitarą i śpiewać swoje własne piosenki o tym, że są wrażliwi i kochają. Mhm. Czyli ta narracja o miłości jednej, wielkiej, głębokiej i do grobowej deski dalej działa. Tak. Dlaczego jednej? Nie, o wielu. Znaczy, nie wiem, bo jakoś ja teraz mówię po prostu o narracjach, znaczy zaczęliśmy, jakoś ty nie mówiłeś o jednej miłości. Nie, mówiłem. My mówiłem przede wszystkim o tym, że nie ma się co, na przykład taką sytuację, że ty mówisz, że skończyła się narracja o miłości. To nie ma nic lepszego, co mogło się miłości, narracja o miłości przydarzyć. To niech tylko zdechnie do końca. Przestańmy ją jakby reanimować, jeżeli zdycha, to niech zdechnie. A masz poczucie, że bo narracja o miłości zdechła? Jeśli przestaniemy opowiadać, nie, przepraszam. Wtedy miłość będzie żyła? Wtedy jakby natychmiast okaże się, że jej brakuje. Zamknijmy teatry, jeżeli chcemy mieć zupełnie nowy teatr. W sensie i zakażmy tych teatrów, to zobaczycie, jakie powstaną dopiero. I Michał stanie ze sztandarem. Nie, bo musisz mieć biuro marketingu. A nie, ty jesteś, tak, ty jesteś kapitalistą. Tak, masz, przepraszam. Właśnie, chciałbym mieć ładny kibelek. Kibelek i biuro. I marketing działa. Nienachalny marketing. Tak jest. Mhm. Michał. No, moim zdaniem to jest jakoś, ja w ogóle jakoś jestem nietypowy strasznie ostatnio. I to, byliśmy wczoraj z panią Agatą na takim spotkaniu w Ministerstwie Kultury i tam się okazało, minister przedstawiał dane dotyczące czytelnictwa i się okazało, że na przykład młodzi ludzie do 10 lat w ogóle żadnej książki nie przeczytali w jakiejś olbrzymiej większości i poczułem się strasznie samotny, bo mam 2-letniego synka i on już przeczytał strasznie dużo tych książek, ale jak minister przedstawił te dane, to po prostu zrozumiałem, w jakiej ja jestem absolutnej mniejszości, jakiejś totalnej mniejszości. To mnie też trochę dobija. Albo ktoś mówił, że młodzież nie słucha radiowej dwójki, ale na przykład mój syn słucha tylko radiowej dwójki, więc nie no wiem. Ukażesz.
No nie no, włączamy, po prostu słuchamy dwójki, przecież nie będziemy słuchać Umpa Umpa. No, znaczy on by mnie chyba zabił, gdybyśmy nagle zaczęli słuchać Umpa Umpa i tak dalej. Ale czuję się jakoś strasznie samotny przez to i też mam poczucie w takiej odpowiedzialnej miłości, jeśli o to chodzi jakoś, że mam poczucie, że w tej narracji miłości, w której ja żyję i którą ja praktykuję, to jest jakąś miłością, taką jakąś szalenie praktyczną, odpowiedzialną, jakąś nie romantyczną, tylko jakąś taką, jakąś praktyczną, zbudowaną na prawdzie, odpowiedzialności, prawdzie, niekłamaniu, jakiejś totalnej szczerości i właśnie odpowiedzialności i takim, że po prostu wiadomo, że można liczyć na tą drugą osobę. Takie proste rzeczy, nie zdradzamy się, nie okłamujemy się, nie zakochujemy się w innych osobach, bo po prostu... Bo po nie. Co? Właśnie, bo to jest niepotrzebne. Że to też się jakoś czuje, nie wiem, znaczy myślę, że to jest jakieś, jak się czyta kolorowe pisma, albo czyta się badania, ile osób się rozwodzi, ile razy i tak dalej. Masz wrażenie, że funkcjonuje trochę. Albo czy w kulturze masowej, czy w... powiedzmy niemasowej, jakaś opowieść, która pasuje do twojego doświadczenia? No nie, nie. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Powiedziałeś, że czujesz się wyobcowany ze względu na to, że widzimy jakiś obraz w mediach masowych, tak? I że on jest dosyć hedonistyczny, i duża ilość rozwodów, dwójeczki, trójkąciki, strata, tata, papa, papa. I teraz... Powiedzcie mi, czy naprawdę myślicie, że ludzie jeszcze wierzą w to? Co? W te kolorowe media. W sensie, że do jakiego poziomu musi ten absurd dorosnąć, żebyśmy my, ci, którzy drżą, że są inni, w końcu zrozumieli, że dawno już wszyscy przestali w to wierzyć. Ja tak prostym jest. Dowodem na to jest, przepraszam, jest to, że najskuteczniejszą obecnie reklamą jest poczta pantoflowa. W sensie, że taka reklama zmasowana, reklama nawet na portalach społecznościowych, reklama w gazecie i tak dalej, że ona dawno straciła już jakby swoją siłę. I teraz wymyśla się sposoby, jak to zrobić, nie, żeby przekazywać ją sobie na zasadzie kolega koledze. No, oczywiście. Ale to dlatego, że jakby te masowe media tracą... Ale ja bym tego nie łączył, wiesz? Znaczy, myślę, że jednak wszyscy znajomi się rozwodzą. To nie, ja to nie mam ale ja się bo rozwiodłem. I tak nie czytam pani. Michał, ja się rozwiodłem. No właśnie. I obecnie żyję w związku, w którym żyję dokładnie w ten sam sposób, o którym mówiłeś. No tak, no ale w tym nowym. No ale czy ja mówię, że ty jesteś nienormalny albo normalny? Ja mówię, nie, ja ci życzę, że gdyby, czego ci nie życzę, gdybyś miał się kiedykolwiek rozwieść, tak żebyś rozumiał, że nie znaczy to, że musi się skończyć twoja potrzeba życia w sposób uczciwy, szczery no i tak, w miłości. Tak, oczywiście. Więc my mówimy o jakimś chyba modelu, który nie jest jednak lansowany. No tak, ale być może właśnie taki model jest tym, który mógłby być jakoś, nie wiem, przetworzony, uogólniony, wymyślony do jakiejś większej formy, która mogłaby zaistnieć. No ja... Przetworzony... No pewnie tak, no chodzi o to, czy można to lansować jako coś bardzo fajnego. No myślę, że można. Tak samo jak na przykład mówienie prawdy też mi się wydaje z czymś potwornie trudnym i strasznie na codzienności mówienie prawdy jest trudne. Jak ja odkryłem, ile jest kłamstwa w życiu, na przykład zaczęło się od tego, że w bufecie szkoły teatralnej pytałem się pani Eli, czy ta zupa jest na mięsie. I ona zawsze mówiła, panie Michale, nie jest na mięsie ta zupa. I potem wypływa taki kurczak z kością i ja mówię, panie Elu, ta zupa jest na mięsie. I ona mówi, panie Michale, nie zaszkodzi przecież. I się okazało, że ona mi przez pół roku wpychała jakieś kurczaki, a ja o tym nie wiedziałem. No i potem na przykład byłem później w domu, ale to jest symptom czegoś szerszego. To znaczy, że ona uznaje, że jest okej, okay, że pewne rzeczy jest okej, okay, że można kłamać o pewnych rzeczach, że są nieważne, że jest jakaś sfera rzeczy, w których można kłamać. Potem byłem w domu i siedzimy przy stole i pytam się mojej mamy, ale ta zupa jest na mięsie? No mówię, no co ty? I potem jem i znowu wypływa jakiś kurczak. I to już własna mama. I wtedy ja zrozumiałem, że ja zostałem wychowany w kłamstwie, że żyjemy w jakimś systemie kłamstwa, że wszyscy kłamią i uważają, że to jest jakieś okej, okay, że jest jakaś sfera, gdzie można kłamać. Przestałem kłamać i to jest jakieś, od razu moja mama się zaczęła na mnie obrażać i tak dalej. To jest jakieś potworne, jednak uważam, że dobrze jest nie kłamać, więc, ale nie wiem, no wiesz, ja jestem jakoś pod tym względem, nie wiem. Mi się wydaje, że to jest bardzo przyszłościowe, że dobrze byłoby, gdyby ludzie nie kłamali.
Ale nie masz pomysłu, jak przekonać ich do tego, żeby właśnie przestali kłamać. No dobrze, a może państwo mają jakieś pytania, które moglibyśmy tutaj wprowadzić? O, pan. Bardzo krótko, dotyczącą przyszłości i, prawda, języka myślenia. I przeglądałem niedawno rocznik statystyczny Chin 2012. Chińczycy w 2011 wyprodukowali 1 miliard 100 milionów telefonów komórkowych. Czyli super inwazja telefonów komórkowych. Pan powiedział, że to jest z jednej strony bardzo utrudniające pracę, bo to jest telefon komórkowy, to jest popartyzacja, powiedzmy, masowa. Popartyzacja. No ale dalej o tym telefonie. Ale poprosimy krótko. Proszę? Poprosimy krótką wypowiedź. Dobrze. Telefon to jest przybliżenie do ucha i jesteśmy 1/4 pierwszego pokolenia, który tą telefonizację odbywa. Powiedzmy 10 pokoleń to już będzie dziedziczenie tej fali telefonicznej. Stopniowo będą telefony WUF-u, będą się przybliżały do mózgu, do układu mózgowego i za, powiedzmy, 10-15 pokoleń będzie masowy odbiór poza telefonem, jeszcze dodatkowy czynnik masowa na 7 miliardów fala z kosmosu, żeby ten telefon odbierać. To wszystko będzie działało na organizm, tyle że stopniowo, i innymi słowy, boję się, że będzie zanik powszechnej mowy, a będzie myślenie w systemie nerwowym, w systemie mózgowym. Dziękuję. To ja też tak myślę. Ja myślę, że pana, ja totalnie podzielam pana wizję przyszłości. Ja myślę, że to, że ta stopniowa cyborgizacja człowieka, o której mówiliśmy na początku, że to jest fakt, że to już jest, to już ma miejsce. Na przykład, że ktoś zbadał, że iPhone zwiększa produktywność o tam 25-30%. Moją produktywność zwiększa o dobre 50-70%. To znaczy, jestem w stanie dużo, 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 w ogóle bez porównania, dużo więcej zrobić w ciągu dnia ważnych rzeczy, dzięki temu, że mam przy sobie ten mały komputerek cały czas. I myślę, że rzeczywiście tak będzie, że człowiek się przekształca z jakiegoś indywidualnego zwierzęcia w rodzaj mrówki. I już zaczniemy niedługo myśleć nie jako pojedynczy ludzie, tylko właśnie tak jak mrówki myślą. Mrówki są niezwykle inteligentne, tylko że nie na poziomie jednostki, tylko na poziomie całego systemu. Ja mam wrażenie też w tym, co pan powiedział, że jest takie przekonanie, że jakby znika zewnętrze trochę i takie, że jesteśmy bardzo połączeni no, z innymi państwami, Chiny i tak dalej, ale też zewnętrze jako wobec nas, jako organizmów, że coraz więcej tych funkcji mamy w sobie, czy w tych bardzo bliskich. No w ogóle technologia, przez tych teoretyków, którzy to jakoś teoretyzują, technologia jest tym czymś, co określa granice ciała. To znaczy wszystko, co jest poza nami, określamy jako technologię, czyli w ogóle przez opozycję do technologii definiujemy człowieka, ale w tym oczywiście, co pan mówi, się dzieje coś takiego, że już coraz trudniej nam będzie oddzielić. Mi się wydaje w ogóle ten podział już niepotrzebny między mną a moim telefonem. Jego już nie ma. Ja jestem telefonem. To tak jak muzyk jest swoim instrumentem. No nie można pomyśleć, że jest muzyka, oprócz tego jest instrument. No to w dawnej Japonii mówiono, że dusza samuraja jest w mieczu. I no to był już dokładnie ten sam. No właśnie. I tak jestem teraz mistyczny. To wskazuje tylko na jedną rzecz, że ten, jakby, że to
jakby, tak samo jak mój mistycyzm w twoim wykonaniu jest kapitalizmem, tak samo twój iPhone w myśleniu samuraja jest mieczem. I chodzi mi o to, że już wiem, jaki jest dla mnie krok do tyłu, bo tego pytania, które zadałaś Michałowi, nie zadałaś mi, a ja już znam odpowiedź na to pytanie, gdyby się mi zadała właśnie. Może zadaj jej, Agata. Żeby było poprawnie, tak. Zadaj to pytanie, Agata, nie wstydź się. Ale w tym momencie nie wiem, które. O tym, gdybyś miał wykonać krok do tyłu, dziękuję. To tak. Jaki byłby ten krok? Jaki byłby ten krok? Myślę, że już gdzieś na początku tej rozmowy narysowałem troszeczkę rodzaj tego kroku i mówiliśmy o tym kroku w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym, że obecnie czas jest bardziej poupychany jakby i jest to możliwe dzięki na przykład iPhone'om, dzięki całej tej cywilizacyjnej temu skokowi, potężnemu skokowi, jakiego teraz doświadczamy. Bo to się odbywa naprawdę w tak krótkim czasie, a ktoś spuścił te ogary ze smyczy i to po prostu zasuwa i czegoś takiego nie było jeszcze nigdy. I gdybym miał wykonać jakiś krok do tyłu, to gorąco namawiałbym ludzi, żeby potrafili by rozpoznawać wrażenia na poziomie wrażeń, rozpoznawać myśli na poziomie myśli. W sensie, że na przykład w momencie, kiedy dotykam iPhone'a, żeby wiedzieli, że jakby byli w... Że jednak dotykają iPhone'a, nie siebie. Integrowanie się jakby z rzeczywistością na takim bardzo podstawowym poziomie. I nie znaczy to, że ja chciałbym się oddzielić od iPhone'a, albo że życzyłbym tobie, żebyś się od niego oddzielił. Wręcz przeciwnie. Ja mówię nawet wręcz o zintegrowaniu się z iPhone'em dokładnie, ale istnieje niebezpieczeństwo, że przez to upakowanie wrażeń w czasie, przez to podążanie za iPhone'em, jakby tracimy zupełnie taki kontakt z chwilą bieżącą, może to się nazywać chwila bieżąca. I że jakby oddajemy, jakby tracimy siebie dokładnie, nie wiem, jeżeli ktoś zada mi teraz krępujące pytanie, co mam na myśli mówiąc siebie, to od razu odpowiem, że nie mam bladego pojęcia, co by to miało znaczyć, ponieważ uważam, że jakby rzeczywistość ze swojej natury jest dość magiczna. Ja chyba wiem jakiś, bo pana komentarz jest niezwykle cenny, ponieważ porządkuje nam nasze myślenie w ten sposób, że przedtem mówiłeś, że jakimś ucieczką jest to, że zbudować dom własnymi rękoma. Nie mówiłem, wydaje że się, ucieczką, że, mówiłem, że istnieją jakimś, takie sposoby powrotu. Tak jest. Wydaje mi się, że jakaś najważniejsza opozycja dzisiaj wobec przyszłości to jest sieć i indywiduum, że przyszłość jest ewidentnie sieciowa i że ten powrót, że ja sam zbuduję dom, to jest właśnie powrót, jakoś ucieczka, wyjście z sieci i chęć, bo nie myślimy o tych sieciach, że one są dobre. Nie myślimy o tym, że jak pan opowiada, że wszyscy będziemy zintegrowani w jedną wielką sieć mózgową, to nikt z nas nie myśli, ale będzie fajnie. Wręcz przeciwnie. Znaczy może będzie fajnie. Znaczy na pewno nie myślimy, że to będzie dobre, tak jak na przykład w XIX wieku, jak mówili, będziemy pędzić pociągami z Ameryki do Grenlandii w 5 minut, to mówiliśmy, ale będzie fajnie. To tak nie myślimy. Więc ta sieć jest czymś, co jakoś nad nami wisi i od której niektórzy chcą uciec, bo ucieczka do sieci jest jakąś utratą indywidualności i chyba nikt z nas nie chce stracić swojej indywidualności w tej sieci. No Jacek chce wintegrować iPhone'a w siebie. Ty byś chciał zintegrować się z siecią, ja nie bo wierzę, to jest jakieś buddyjskie. To jest rududyjskie, tak, bym to takim wspólnym mianownikiem opatrzył. Ja nie wierzę w niepołączenie. Zanim moja dziewczyna do mnie zadzwoni, na przykład wczoraj siedziałem z kolegą, graliśmy muzykę, ja nie mam telefonu i moja dziewczyna dzwoni do mojego kolegi, ale telefon jest w drugim pokoju i nie słyszymy go, ponieważ gramy. Ja wiem o tym, że ona do mnie dzwoni. Zanim mój syn zacznie, będzie coś chciał, to ja wiem o tym, że on będzie coś chciał. Mój pies, jak idzie przede mną i pomyślę o tym, że chce skręcić w lewo, a nie w prawo, to mój pies skręca w lewo.
Nie jestem tego w stanie udowodnić, natomiast wiem, że jesteśmy wszyscy bardzo mocno ze sobą połączeni. Nawet teraz, w tym momencie wiem, że jesteśmy ze sobą połączeni. Ale co innego to, niż jednak chipy w głowie. Technologia jakby podąża za tym, nasze intuicje rozwijają się jakby w technologii i ciągną dokładnie w ten sposób, ale są tylko odzwierciedleniem faktu, że jesteśmy tak czy siak, zawsze byliśmy, nigdy nie było inaczej, że jesteśmy ze sobą w ten czy inny sposób skonektowani. I tak zawsze było. Jesteśmy, jeżeli nie było iPhone'ów, to jakby wspólne tempa wymuszała moda, wspólne tempa, jakby rytmy, które powodowały, że ten rodzaj połączenia przejawiał się na zewnątrz. Nawet jeżeli ktoś nie chciał mówić w kategoriach tych, których nie da się dookreślić, czyli na przykład dlaczego mój pies wie, że ja chcę w lewo, no, że to jest niemożliwe, no, że on nie ma chipa, skąd on ma to wiedzieć, a wie, no głupi, no jakiś, no. Ale może że... ciekawe, czy będą też implantowali do psów te telefony komórkowe. Ale przecież już tam psom to już szczepiają jakieś pierdoły. Może ktoś jeszcze ma pytanie o przyszłości chipów i tego, czy tak jak jesteśmy połączeni, tak będziemy połączeni. To a propos miłości. Albo o miłości. Dla swoich bliskich. Ja myślę, że to idzie we wszystkie strony, że trudno, to trzeba by jakieś badania tak naprawdę zrobić. Myślę, że wrażenie w pewnych klasach społecznych i w pewnych zawodach może takie być. Myślę, że trudno by to uogólnić dla wszystkich. Myślę, że we wszystkich klasach społecznych. Myślę, że chłop w XV-wiecznej Polsce, nie wiem, czy w ogóle by mógł myśleć o czasie dla siebie. Oprócz spania i pracy i wyzysku i świętach kościelnych. Nie wiem. Nie wiem, ja byłbym ostrożny w sformułowaniu takich osądów współczesnych czasów. Prawda jest taka, że my naprawdę, ale tak strasznie nie wiemy, jak to będzie. No. Że naprawdę za 5 lat może nastąpić, jakby ilość ludzi, którzy pracuje nad technologiami jest taka, że naprawdę nie jesteśmy nawet sobie w stanie wyobrazić, co się może wydarzyć za 5 lat i to może coś tak zmienić zupełnie obraz społeczeństw, że teraz, w trakcie tej rozmowy, możemy tylko sobie próbować wyobrazić na podstawie tego, co już znamy. Z własnego doświadczenia możemy próbować zlepić, to jest tak jak w czasach pierwszych science fiction, UFO to zawsze był humanoid, nie? I najlepiej, że mówił po angielsku. I bardzo długo trzeba było jakby wyobraźnie odczyszczać jakby z myślenia o tym, że UFO to musi być podobne do człowieka. Przecież ilość wersji ludzi, znaczy istot z kosmosu jest jakby no tak, niebo określa granice. No tak, ale jednak ta intuicja, nie? Też intuicja, o której ty mówiłeś, że te rozwiązania biorą się z jakichś takich naszych intuicji, no jednak pozostaje. Ale w ogóle to... przyszłość jest jakąś, wydaje mi się jednak formą modernizmu, znaczy myślenie w ogóle o przyszłości. Jak weźmiemy taką sztukę jak operetkę Gombrowicza, lata 60. Fior nieustannie mówi, to jest jakiś wielki problem, jaka będzie moda przyszłości, jaki krój będzie w modzie za rok, za dwa, z czego będą spodnie za rok. I ciągle o tym gada i wszyscy mówią, no to jest wielkie pytanie, Fior, no to jest to pytanie. I w końcu śpiewają piosenkę o tym, że moda jest historią, bo moda historią jest, jak wszyscy wiemy. I to jest jakieś wielkie, wielkie pytanie. No, Gombrowicz dochodzi do wniosku, że przyszłość to jest faszyzm, ale mnie interesuje nie to, jaka będzie ta moda w przyszłości, tylko czy to w ogóle jest ciekawe pytanie, że to jest jakieś pytanie sprzed 100 lat, że to pytanie o przyszłość jest pytaniem passé. Trochę ja mam takie wrażenie, że dzisiejszym pytaniem jest pytaniem, do jakiego stopnia jesteśmy w tej sieci i czy ona jest realna, technologiczna, naturalna. Myślisz, że właśnie pytanie o przyszłość jednak nie pozwala nam określić tych współrzędnych, w których jesteśmy? Czy to nie jest tak, że w momencie dopiero, kiedy wychodzimy trochę i spoglądamy na siebie z tego punktu w przyszłości, to że wtedy jesteśmy w stanie siebie opisać teraz? To jest pytanie filozoficzne, mistyczne czy osobiste? Filozoficzne, na które możesz spróbować odpowiedzieć. Trudno mi jest sobie wyobrazić przyszłość jako to inne, które możemy użyć do określenia siebie teraz.
Tu naprawdę trudno. Przeszłość tak, jako przeszłość tak, że jakby to poprzednie wcielenia polskości, czy człowieka, czy europejskości, czy jak chcesz to nazwać, warszawiaka, to jest dla mnie jakiś inny, wobec którego mogę zmierzyć z siebie teraz. Mam poczucie, że na przykład często, że jesteśmy w jakiejś Sodomie i Gomorze, że jakby, że nastąpiło już zniszczenie świata poprzez Boga 60 lat temu i teraz żyjemy już w tym, co zostało, w popiołach. Że to jest, już jesteśmy w jakimś bezczasie, kiedy już Lot błądzi wśród tej soli po Morzu Martwym. Takie mam poczucie. Mam wrażenie, że trochę tak było na początku. Nie, bo w końcu zacząłeś jak poeta mówić, a nie jak kapitalista. Jak kapitalista? Jak, ale poeta, kapitalista, poeta. Trochę na początku lat 90. patrzyliśmy, mam wrażenie, na kraje zachodnie, jakby widząc w nich swoją przyszłość, czyli dokładnie to, jakimi będziemy. No i z tego punktu widzenia ocenialiśmy siebie tutaj. Już mamy to z głowy. Ale to był ten historyczny moment, kiedy się, no, wiedzieliśmy w 88, że niedługo będzie BMW i Audi. I rzeczywiście było BMW i Audi, teraz mamy wszyscy BMW i Audi, a już nie ma FSO. I tak się stało, ale też był taki moment, Baudrillard na przykład w książce o Ameryce pisze, że wszyscy będziemy że Ameryka jest tym, czym cały świat jest w przyszłości. No nie miał racji, znaczy to napisał w 95 no tak nie jest, po prostu tak nie jest. To, nawet powierzchownie tak nie jest, Polska nie wygląda jak Ameryka. Niektóre może parkingi wyglądają tak samo, no, ale parkingi to jednak nie jest cały kraj. I tak moim zdaniem tak się nie stało, że to, no nie. No kilka lat temu jeszcze wszyscy wierzyli w ekonomię na przykład. Ekonomiści mówili, nie wtykajcie łap, panowie politycy, w ekonomię, bo my i tak wiemy, że jak będzie. A potem się nagle okazało, że ekonomia się, mogę się wyrazić. Wyraź. Zesrała, no. Ale to jest ciekawe, czytałem w tej książce o tego komitetu, niewidocznego komitetu, jest napisane bardzo pięknie o ekonomistach jako o jednej z wielkich religii świata, że ekonomiści robią to, co zawsze robiły wielkie religie świata, czyli tłumaczenie zjawisk naturalnych, tłumaczenie po prostu tego, jak jest, i zawsze było tak, że to nie jest jeszcze pełna realizacja tego, czyli Jezus przyjdzie, jeszcze nie, ale za 5 lat przyjdzie, i umieli to wytłumaczyć dokładnie, dlaczego to jeszcze nie jest pełna realizacja. Jak się ekonomia zesrała, to okazało się, że natychmiast na klęczkach poszła do rządów i trzeba było ekonomię dożywiać jakby rezerwami państwowymi. No ale to jeszcze nam nic nie mówi o przyszłości. Coś, co jest nie do pomyślenia, było jeszcze kilka lat temu. No tak. Chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie sobie dowyobrazić przyszłości tak, jak ona powinna. Myślę, że jesteśmy w stanie spróbować, to jest ten mój krok do tyłu, o którym mówiłem, spróbować bardzo wyraźnie rozpoznawać smaki teraźniejszości. I tak naprawdę zarodniki, zawsze tak było. Tak jak mówiłem na przykład, że raport mniejszości się wydarza teraz. Że wystarczy, jeżeli będziemy bardzo dobrze rozpoznawać smaki i zapachy i wszystkie te pejzaże teraźniejszości. I to już jest tutaj ukryte. Jest, ale słuchajcie, święcie przekonane. Bo jeszcze są inne aspekty przeszłości i przyszłości, które jakby nie są gadżetowe. Na przykład taka rzecz, która dotyka nas w Polsce, to jest na przykład cała historia antysemityzmu i jego tragiczne skutki, jakie miał na ziemiach polskich. I na przykład 10 lat temu, jak zaczęło się przepracowywanie sprawy Jedwabnego, miało się takie nadzieje, że za 10 lat może już nie będzie tego antysemityzmu. Ale potem w roku 2012 jadę sobie samochodem przez Kraków i na Wielkim Murze jest napisane Żydzi do gazu. I nie mają na myśli kibiców, ani innych drużyny, tylko mają na myśli Żydów. I jakoś nikt z tej całej wspólnoty nie miał okazji ani potrzeby, żeby zamalować tego znaku, tylko tam sobie żyją ci ludzie z napisem Żydzi do gazu. I teraz można by też pomyśleć jakby o innych wymiarach, to znaczy, czy chcielibyśmy, że w przyszłości będzie szansa na jakieś braterstwo, wspólnotę, brak uprzedzeń w Polsce. I coraz im dłużej żyjemy, tym bardziej się wydaje, że nie, że jesteśmy w tej samej jakiejś historycznej dupie, że jest tych uprzedzeń strasznie dużo, że ten rasizm tylko się pogarsza, że młodzi ludzie są nie coraz mniej rasistowscy, tylko coraz bardziej. A nie jest tak, że tak coraz bardziej umiemy to nazywać Przepraszam, ja się spotykam notorycznie, że się tak głupio wyrażę, z młodymi ludźmi i nie dostrzegam, żeby oni się jakoś specjalnie różnili. Wręcz widzę, że jest dużo większe przyzwolenie na przykład na wrażliwość wśród młodych ludzi obecnie niż jeszcze kilka lat temu. Że młodzi mężczyźni nie muszą być aż tak bardzo męscy, mogą na przykład peplać,
Tak, bo obecnie dyskurs społeczny jest feministyczny, więc młody mężczyzna też jest lekko feminizujący i pepla. I może się przydać do tego, że jest wrażliwy. To samo w sobie jest bardzo sympatyczne. Mi się to podoba. Właśnie, myślisz, że w przyszłości wszyscy będą wrażliwi? Nie. Myślę, że istnieje tutaj... I teraz pojadę z grubej Berty. Wszystkie duże cywilizacje kończyły w ten sposób, że przyjeżdżali barbarzyńcy i orali to. I gwałcili kobiety, palili domostwa. Historia ludzkości cofała się o jakieś 100-200 lat. Jakiś czas temu mój brat, który wynajduje dla mnie same smakowite kąski tam z krainy idei różnych, wygrzebał coś, co się nazywa archeofuturyzm. I jest to idea, która twierdzi, że w przyszłości ocaleją tylko grupy społeczne, które będą zorganizowane wokół takich bardzo plemiennych takich struktur, żeby rodzina, że trzeba być zorganizowanym, sprężnym, gotowym, żeby mężczyźni będą wysportowani i silni i jednocześnie będą absolutnie na czasie z cywilizacją, w sensie taką technologiczną, że jakby będą w stanie połączyć oba nurty i ten, przepraszam za słowo, którego nie znaczy, naturalny, taki wynikający z tego, że rodzina, że ciało fizyczne i tak dalej, i tak dalej. I z drugiej strony świadomość przeniesiona do sieci, iPhone'y w wersji chip, pomóżcie, ratunku, nie wiem, wiecie, o co chodzi. Tak jak Burzum, to Burzum przeżyje. Bo Burzum taki jest sławny, tak? Sławny death metalowy muzyk z Norwegii, znany z tego, że zabił swojego kolegę z wytwórni płytowej, potem poszedł siedzieć do więzienia i w więzieniu przestał być tylko satanistą, stał się też nazistą. I potem wyszedł z więzienia jako nazista i satanista, dalej tworzy złą muzykę, ale żyje w takiej zagrodzie. Ale słyszałem, że to jest poważne uproszczenie. To mi kolega black metal. Ale żyje w zagrodzie właśnie i wychowuje swoich dzieci jako w izolacji od marksistowskiego, pedalskiego, kozmopolitycznego, ohydnego rządu Norwegii. Czyli znowu powrót. No ale jednak chyba udało nam się kilka zarysować pomysłów, opowieści, wyobrażeń. No ale to jest ciekawe, bo właśnie taki Burzum ma pomysł na przyszłość. On wychowuje swoje dzieci już na tą przyszłość. One wszystkie umieją strzelać, mordować, zabijają zwierzęta, swoje własne jedzą. A twoje dziecko wie, jak brzmi nieskompresowana muzyka. A ja chciałam w tym momencie skończyć. Chyba, że ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Okay. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Państwu. Do widzenia.